No siemanko, dzień dobry, witam wszystkich Michał z tej strony. Drodzy Państwo, w sobotę bardzo zimno, nie chce mi się wychodzić, więc przeklikamy sobie dwa testnety. W sumie. Jeden sobie odświeżymy, bo robiliśmy już go wcześniej, będzie to antimater. I pojawiła się tutaj nowa aplikacja od nich, którą można sobie przetestować i wysłać im formularz, którego wcześniej nie wysyłaliśmy. Więc to sobie zrobimy. A drugim testnetem będzie Cedro. Cedro Finance. Przeklikamy sobie to też szybko, łatwo i przyjemnie przy sobotnim poranku, w sumie to południu. I no, zaczynamy oczywiście tradycyjnie od. Cedro! Tego antimatera to już sobie robiliśmy tutaj w tym wideo. Dobrze by było, żebyście wrócili najpierw do tego wideo, bo tam trzeba zrobić swapy, jest tam NFT Marketplace. I dzisiaj zrobimy sobie coś nowego, nie tutaj, tutaj jest ten kranik, o no, tutaj ten Quanto Testing Phase sobie zrobimy, bo to jest jedna z aplikacji ekosystemu właśnie Antimatter, którą oni tutaj budują. I no kranik ten sam używamy i później tutaj trzeba zrobić depozyt i zrobić jakiegoś trada. I po tych tradeach właśnie tutaj mamy ten feedback, tak to wygląda. Więc wbijamy tutaj do nich na platformę. Ja już jestem połączony moim portfelem, Może się odłączę i połączę znowu send request. Tu musicie mieć dodaną mater chain w ogóle. Jeśli już jeśli nie macie jej dodanej, to ona powinna się dodać automatycznie. A jeśli nie, to zapraszam na chain lista, i tam ona również powinna być. Podpisujemy tą transakcję, i właśnie tutaj będziecie musieli zrobić depozyt. Ja już rzuciłem tutaj trochę na konto, jeszcze trochę mi się zostało. No i trzeba porobić jakieś marketowe, ordery, jakiś limit. Ja tutaj mam dwie pozycje wystawione. Tutaj nawet trochę już zarobiłem. I tu mam jeden order, limit wystawiony. Wykasujemy sobie go teraz i postawimy go sobie jeszcze raz. Ze względu na to, że mam mało siana tutaj, to musimy bardzo małe ordery stawiać po prostu. O, place order, sign i zaraz tutaj wskoczy nam albo i nie. Tutaj możecie sobie zmienić też pary, na przykład możecie tradować do Bitcoina albo do BNB. Zobaczymy jak nam tutaj to pójdzie. Teraz coś tu idzie. Dobra, skoczyło, Mamy dwie pozycje, na Bitcoinie i na Ethereum. Możemy spróbować jeszcze tego BNB tutaj. Tak jest, elegancko, sign i zaraz nam tu wskoczy, wskoczyło. Dobra, teraz jakbyśmy chcieli zamknąć, reduce maksymalnie, confirm. Tutaj tego bitcoina może zamkniemy w ten sposób, confirm. Czaj, weszło, dobra. Dobra, wejdźmy tutaj w tego bitcoina, damy reduce, maximum, confirm. Przeszło, dobra. A BNB, max, nie, reduce. Max. BNB nie mogę, nie wiem czemu. Wejdźmy tu na portfolio, zobaczmy jak to wygląda. Dobra. No, trzeba tutaj trochę sobie poklikać, po prostu, i zaraz wskakujemy do tego formularza. Dobra, to zrobimy sobie w ten sposób. Place order. Musicie sobie tu po prostu przeklikać to, pokombinować, porobić różne transakcje. Na longa, na shorta tutaj o proszę bardzo. Tam jest formularz w ogóle na błędy, ale no ja tutaj żadnych błędów nie napotkałem. Zostawię wam link do tego artykułu, to jak sobie tutaj zjedziecie na dół, to tutaj są te dwa formularze. No jeśli chodzi o błędy, ja błędów żadnych nie znalazłem, ale to akurat mogę sobie wypełnić. I tu wklejamy oczywiście nasz adres testnetowy. Dodatkowo wam tu mogę podlinkować jeszcze instrukcję od kapitana airdropa, a my możemy już przejść do tego Cedra, Cedro i tutaj to jest w ogóle projekt landingowy na Layer Zero. No i mają oni tutaj 50% supply przeznaczone dla community. Co to dokładnie znaczy to możemy się tylko zastanawiać, ale możliwe, że podzielą się tymi 50% z nami. Dlatego właśnie wbijamy tutaj do nich na aplikację, łączymy się oczywiście naszym portfelem. Tutaj musimy zmienić na przykład na fantoma. Jeśli nie macie fantoma testowego, to powinno wam tutaj dodać tą sieć. I teraz Get Testnet Tokens Tutaj musicie sobie pobrać te na AVAX-ie, Testowy AWAX. Tutaj jest testowy FTM. Tak samo tego jeszcze nie pobrałem. Także bierzemy. Tak jest. Tutaj są te tokeny, które będziecie potrzebować do zapłacenia gazu. Także najpierw pobieracie te, a później pobieracie tutaj stablecoiny i testowe AWAXy. Tutaj jest fałsat tego Fantoma. Ja Fantoma już pobrałem, ale zobaczymy, czy są jakieś limity nie ma limitów, powinno śmigać jeśli chodzi o Matica to z Matikiem czasami są problemy jeśli chodzi o ten VZ oni mi go teraz nie wyślą, bo ja mam oni sprawdzają, czy jeśli masz to już ci go nie wyślą no widzicie, mam wystarczająco, żeby opłacić gaz, więc mi po prostu go nie dadzą no i co tutaj mamy zrobić wchodzimy na market, e, dajemy supply na jednej sieci na drugiej sieci, bierzemy później jakieś borą, spłacamy tą pożyczkę i później Później wypełniamy formularz. Mają oni jeszcze tutaj crew tree z jakimiś questami i oczywiście ten formularz. Formularz jest chyba najważniejszy. Także zaczniemy sobie od tego fantoma. Tu jak wejdziemy, to musimy zmienić na Phantom. I dajemy tutaj właśnie te testowe USDC. Zobaczmy, czy mi już przyszły one. Dajemy supply. Tutaj jeśli robicie to pierwszy raz, to będziecie musieli dać enable. No i dostałem 1000 dolarów, także dajemy supply. I za chwilę weźmiemy sobie pożyczkę pod te tokeny. 8 minut, żeby. co? Już skoczyło, już jest. Powinno być gotowe. Dobra, jak weźmiemy borą. To borą jest dostępny tylko na poligonie Mumbaju, więc trzeba się przenieść. Ale to zanim się przeniesiemy, to jeszcze wrócimy sobie i wejdziemy na Avaxa i na tym Avaxie też e, damy depozyt i później dopiero będziemy brać pożyczkę na Mumbaiu, Na mater nie zmieniamy. Tutaj dajemy Details i dajemy Supply. No i ja mam już ten Enable kliknięty, także wy będziecie musieli sobie kliknąć. Dajemy Maxa i Supply. Zatwierdzamy a waksem na naszym metamasku i cierpliwie czekamy to 8 minut no, ale widać, że już poszło. Dobra, wejdźmy sobie teraz na ten poligon. No, widzicie, tutaj jest jakiś inny RPC, którego nie mam i mi właśnie dodało tą sieć. I teraz mogę sobie zmienić. Ale na Matera nie zmieniam. No i tutaj, czyli wchodzimy na Markets i wracamy z powrotem na to USDC i dajemy borrow. I teraz możemy tutaj trochę sobie pożyczyć elegancko. Tylko nie rozumiem, czemu tu mam Mumbai, tu mam Avalanche, trochę za dużo tej sieci, chyba na tej aplikacji. No ale mogę wziąć pożyczkę i płacę matikiem normalnie, więc Layer Zero widać, że działa. Dobra, mamy potwierdzenie. Jak wejdziemy sobie teraz tutaj na Dashboard, to powinniśmy widzieć. Na Borrow List wchodzimy i tutaj możemy sobie spłacić trochę tej pożyczki. Tylko znowu musimy zmienić na AVAXa teraz, Fuji. Na Matera nie chcemy i dajemy tutaj Repay. Dobra, teraz... Dajemy Repay i widzę, że tutaj wskoczył balans, więc możemy sobie to spłacić. Przed chwilą jeszcze go nie było widać, także czekajcie cierpliwie i to za chwilę tam wskoczy. Nie? Tutaj kolejne 8 minut, ale to nie będziemy tego czekać. Generalnie to mamy już wszystkie akcje tutaj wykonane. Jeszcze możemy tylko sobie wejść i wypłacić na przykład. Możemy to, żeby wypłacić to musimy wejść tutaj w Dashboard i tutaj właśnie bierzemy Withdraw. Zamieniamy z powrotem na poligon. Nie kumam co tu się dzieje. Approve Switch Network i znowu Withdraw może. Trochę byśmy chcieli wypłacić tego. Dobra, confirm. No i 8 minut czekamy. Tutaj w ogóle jeszcze wisi mój borrow. Nie wiem czemu, to tak dziwnie jakoś. Dobra, mam potwierdzenie. Więc coś tu się tu powinno zmienić za chwilę. Nic, cisza. Dobra, spłaćmy może trochę więcej. Zobaczymy, czy to da radę. Maximum damy. Repay, confirm. I tutaj znowu musimy poczekać chwilę. No zatwierdzone, więc zdrowie naszego konta powinno spaść do zera. albo wzrosnąć do 100 w sumie. Ale nic tu się na razie nie dzieje. No ale jak odświeżyłem, tu już mam Borrow 0. I faktycznie spadło do zera, więc możemy sobie wrócić teraz tutaj i wypełnić ten ich formularz. Trzeba tu chyba dać im follow na Twitterze i wejść na Discord. Także tutaj możecie sobie wejść w ten skrót, zostawić im tu follow, tak samo na Discord join cedro, tutaj zielony znaczek, ok, submit, jeszcze coś, jeszcze raz zielony znaczek może, no, how to get OG, no i właśnie za ten testnet powinniśmy dostać rolę OG, widać, że tutaj wklejają historię swoich transakcji, feedback, no, planują tutaj zrobić jakiegoś giveaway'a na te OG, ale... I jeszcze nic konkretnego, skopiuję sobie tylko moją nazwę i trzeba ją wkleić tutaj, jeszcze adres naszego metamaska, i tu jest jakiś Post, którego trzeba like, retweet i tag three friends. Like, retweet. Nie wiem, w sumie to taguje obojętnie kogo tam. Jeśli nie macie kogo tagować, to możecie tagować kryptoML. Tu Andrzeja zatagujemy na przykład. Sorry Andrzej. I Damiana też zatagujemy. Sorry Damian. I lecimy z tym. Tu trzeba skopiować sobie ten post w ogóle. Tutaj dajemy copy link to tweet. Wracamy tutaj, wklejamy go tutaj elegancko i prześleł. No i super. To teraz jeszcze można tutaj transaction history właśnie i po prostu zrobić screenshot, tylko sprawdźmy jakie oni tutaj te screenshoty walą. Screenshoty walą takie, że depozyt, deposit, borrow, withdraw, repay, withdraw. I tutaj to samo, to samo wszystko. Dobra, no to wygląda na to, że przeklikane. Życzę wszystkim miłego weekendu. Zostawcie jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgów. Siemanko jo!